Cześć, Itan i mały Itan. Co dzisiaj będziecie robić? Będziecie zjeżdżać z górki? I chcesz, żebym dla was odliczał? Nie ma sprawy. Przygotujcie się. Gotowi? Start! Zatrzymajcie się. Itan, nie możesz uderzać w inne sanki. To może być niebezpieczne. Już dobrze. Jedziemy dalej. Mama. Okej, do biegu. Gotowi? Start! Mały Itanie, pojechałeś na skróty. Zatrzymaj się i poczekajmy na Itana. Gotowi? No to jedziemy! Tylko spokojnie, chłopaki. A więc wygraliście razem. A czy pamiętacie, co jest najważniejsze w sporcie? Nie tylko chodzi o wygraną, ale ważne jest też, żeby zachowywać się fair wobec innych uczestników. Musimy się nawzajem szanować. A poza tym, dobrze się bawić. Doskonale. A może teraz wrócimy do domu, żeby zobaczyć, czy prezenty już są? Wesołych świąt, moi przyjaciele. Do zobaczenia wkrótce. Hej, mały Itanie, jak się dziś miewasz? Co będziesz dzisiaj porabiał? Chcesz pojeździć na roller coasterze? Chcesz też złapać kulki, pouczyć się o numerach i kolorach podczas jazdy? Bardzo mi się to podoba, zróbmy to! Jesteś gotowy? Ruszamy! Zobacz, mały Itanie, to pierwsza kulka. Pomarańczowa. Doskonale. Szukajmy następny. Hej, widzisz to? Tam są dwie kulki. Musisz dwa razy skoczyć. Świetnie! Zielony! Doskonale! Zobacz, teraz tam są trzy kulki. Musisz podskoczyć trzy razy. Wspaniale! Niebieski! Hop! Super! Szukajmy następnych kulek. Zobacz, tam jest pętla. Dasz radę złapać tą kulkę? Wyśmienicie! Czerwona! Tak się cieszę! Zobacz, tam są cztery kulki. Musisz podskoczyć cztery razy. Wspaniale! Żółta! Dobra robota, mały Itan. Ale to była zabawa. Nauczyliśmy się o numerach i kolorach. Do zobaczenia.
zobaczenia następnym razem, mój przyjacielu! Hej, przyjaciele! Cóż za idealny dzień na wycieczkę na plażę! Chcecie się też wykąpać? Wyśmienicie, ale najpierw powinniśmy porozmawiać o paru rzeczach. Na przykład, czy znacie złote zasady pływania w wodzie? Okej, zatem porozmawiajmy o nich. Ethan, jak myślisz, co jest ważne podczas pływania? Zgadza się, jeżeli jesteś małym chłopcem, zawsze powinien być dorosły w twoim towarzystwie. Tak jest, Ethan. Mam na was oko, dlatego możecie się oboje wykąpać. Druga zasada? Zobaczymy, czy odgadniesz, mały Itanie. Podpowiem, że jest to związane z głębokością wody. Tak jest, mały Itanie. Zawsze zaczyna się od płytkiej wody, zanim wyruszysz na głęboką. Dobre pytanie, Itan. Odpowiedź brzmi, nie możesz kąpać się w każdych warunkach pogodowych. Na przykład, kiedy jest burza z piorunami, nie wolno się kąpać pod żadnym pozorem. A to jest zasada numer 3. Zgadza się, jest jeszcze czwarta zasada. Pamiętaj o tym, żeby zawsze szanować innych użytkowników jeziora. Nie chlap na nich wodą, chyba że cię o to poproszą. Te zasady są bardzo łatwe. Powtórzymy je. Ethan, jaka była pierwsza zasada? Tak jest, nigdy nie pływaj sam, zawsze pływaj z dorosłym. A co z drugą zasadą? Tak jest, zacznij pływać w płytkiej wodzie, zanim wyruszysz na głęboką. Było więcej zasad, prawda? Tak jest, kąp się tylko przy dobrej pogodzie. I na koniec zasada, którą można wykorzystać w życiu codziennym. Zgadza się. Bądź dobrym przyjacielem i szanuj innych. Brawo, moi przyjaciele. Poznaliście złote zasady pływania w wodzie. Teraz możecie do niej wskoczyć. Bawcie się dobrze i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Ethan. Ścigasz się z małym Ethanem? A, jesteś jego trenerem dzisiaj. Super ekstra. O, wygląda na to, że mały Ethan potrzebuje pomocy. Od czego zaczniemy? Nie ma problemu, Ethan. Ale wygląda na to, że opony małego Ethana są już zużyte. Może powinniśmy je zmienić? Załóżmy te. Doskonale. Mały Ethanie, masz teraz nowiutkie sportowe koła. Czy coś jeszcze? Mały Ethan jest spokojny. Dobry wybór, Ethan. Te paliwo na pewno pomoże. Haha, czy tak lepiej, mały Ethanie?
Myślę, że mały Idan jest już gotowy. Juhu! Mały Idanie, co się stało? Nie widzisz, dokąd jechać, ponieważ twoja szyba zaparowała? Jestem pewien, że możemy coś na to poradzić. Tak lepiej. Doskonale, Ita. No, myślę, że masz rację, Ethan. W końcu tak będzie ciekawie się ścigać. Jedźmy na linię startu. Jesteście gotowi? Panie i panowie, włączcie silniki. Do biegu? Gotowi? Start! Bawcie się dobrze, przyjaciele. I do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, przyjaciele! Wygląda na to, że macie świetną zabawę. O nie! Wygląda na to, że będziemy musieli schować się w środku. Zaczyna padać deszcz. Nie chcecie jeszcze wracać do domu? Ha, widzę! Co to takiego, Ethan? Na zdrowie! To mi brzmi jak początek przeziębienia. Na szczęście deszcz już się kończy. Mały Itanie, czy mógłbyś przynieść szalik z domku? Nic się nie martw, Itan. Zaraz poczujesz się lepiej. Tak jest idealnie, mały Itanie. Itan, załóż ten szalik. Dzięki niemu będzie ci ciepło. Od razu lepiej. Możemy też przygotować ciepły napój. To na pewno ci pomoże na gardełko. Zielona herbata będzie do tego idealna. Mały Itanie, czy mogę cię jeszcze raz prosić o pomoc? Zastanawiasz się, który dzbanuszek użyć? Potrzeba nam zielonej herbaty. Czy znasz coś jeszcze koloru zielonego? Zgadza się, mały Itanie. Krzaczki też są koloru zielonego. A który dzbanuszek jest tego samego koloru, co krzaczki? Dokładnie. Nalejmy teraz herbatki do kubeczka i dajmy Itanowi. Teraz powoli zawieziemy kubeczek dla Itana. Ta herbatka na pewno zrobi mu dobrze. Biedny Itan, wciąż się źle czujesz? Jest ci zimno i bolą cię koła? To mi wygląda na przeziębienie. Mały Itanie, będziemy potrzebować żółtych pastylek, które pomogą zwalczyć przeziębienie. Czy mógłbyś je przynieść dla nas? Ach, nie wiesz, jak wygląda kolor żółty. Zobaczmy, czy możemy znaleźć coś, co też jest koloru żółtego. Zgadza się, mały Itanie. Słoneczko też jest żółte. A teraz znajdźmy pastylki, które też są koloru słońca. Biedny Itan cały się trzęsie z zimna. Proszę, Itanie, zaraz poczujesz się lepiej. Dziękujemy ci za pomoc, mały Itanie. Jest jeszcze jedna rzecz, która pomoże poczuć ci się lepiej, Itanie. Czy już wiecie, co to jest? Uścisk od dobrego przyjaciela. Jesteście wspaniałymi przyjaciółmi. Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się z dala od deszczu. Do zobaczenia. Cześć, Itan. Jak się dziś miewasz? Co będziesz dzisiaj porabiał? Będziesz skakał z rampy? Okej, zróbmy to. Poszukajmy tutaj jakichś ramp. Muszą gdzieś tu być w okolicy. Dobrze. Co to takiego, Itan? Ta rampa jest zielona.
Zobaczmy, co możemy z nią zrobić. O! O! Doskonale, Ethan! Udało ci się zrobić pierwszy trik! Teraz spróbuje mały Ethan. Świetnie, mały Ethanie! Znajdźmy teraz inną rampę. Aha! Co to takiego? Ta rampa jest pomarańczowa? Zobaczmy, co z nią zrobisz, Ethan. Juhu! Wow, fantastycznie! Juhu! Teraz twoja kolej, mały Ethanie. Uda ci się! Ale klawo, mały Ethanie! Poszukajmy następnej rampy! Co to takiego? Ta jest niebieska. Okej, do dzieła! Kosmicznie, Ethan! Teraz twoja kolej, mały Ethanie. Chcesz spróbować? Śmiało, na pewno ci się uda! Udało ci się zrobić salto do przodu! Poszukajmy innych ram! Co to takiego? Ta rampa jest czerwona? Zaczynaj, Ethan! Wow, ale klawo! Udało ci się! Teraz ty, mały Ethanie! Musisz spróbować! Ona jest super! Świetnie! Ale jestem zaskoczony! Nie mogę uwierzyć, jak wiele trików dzisiaj zrobiliśmy i poznaliśmy tak wiele kolorów! To był super spędzony dzień! Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Cześć, Ethan! Cześć, mały Ethanie! Co porabiacie? O, chcecie zbudować altankę? To świetny pomysł! Zatem bierzmy się do dzieła! To będzie podłoga. Świetnie. A co teraz? To bardzo ładny obrazek, mały Ethanie. Ale gdzie go powiesimy? Chyba czegoś nam brakuje w naszym domku, prawda? Brakuje nam ścian. Zgadza się, mały Ethanie. Te gwoździe są bardzo ostre. Z młotkiem też trzeba być bardzo ostrożnym. Mały Ethanie, może mógłbyś pomóc swojemu tacie, kiedy on będzie stawiał te ściany? Świetna robota, moi przyjaciele! Teraz możesz powiesić swój obrazek! Chyba zbiera się na deszcz. Czy jest coś, co możemy zrobić, żeby schronić się przed deszczem? Oczywiście! Potrzebny nam jest dach! Idealnie! I nasza altanka jest już gotowa!
teraz możemy powtórzyć krok po kroku, jak ją zbudowaliśmy. A więc, od czego zaczęliśmy? Zgadza się, od podłogi. A co potem zrobiliśmy? Postawiliśmy ściany. Zgadza się. A żeby wchodzić i wychodzić z naszego domku, potrzebujemy... Drzwi, tak jest. A co będzie nas chronić przed deszczem? Zgadza się, dach. Świetna robota, moi przyjaciele. I pamiętajcie, żeby zawsze być ostrożnym, kiedy obchodzicie się z narzędziami. A najlepiej, gdy w pobliżu jest ktoś dorosły, taki jak Ethan. Bawcie się dobrze w swojej nowej altance.